cześć albo machaj. 3, 4. Cześć. Tutaj Northside Block, Aga, Daniel, Megi oraz DJ Bombel, nasz dron, który siedzi w środku. Zapraszamy Was na awantura i zwiedzajcie naszego kropka. Za nami znajduje się nasz kropek, to jest Fiat Ducato, wersja L4 H2. Silnik, który jest w samochodzie, to jest 3.0, 180 koni. Mam nadzieję, że jeszcze wszystkie żyją. Jak widać z zewnątrz, pięknie się prezentuje. Oczywiście auto jest nawoskowane, spolerowane. Są przepiękne kropki, na których wszyscy podróżnicy, których spotykamy na swojej drodze, mogą się podpisać. A teraz, kochani, zapraszamy Was do naszego domku na kołach. W związku z tym, że to jakby ja odpowiadam za tą stronę środkową samochodu, Daniel zawsze mnie śmiesznie nazywał inwestorka, bo jak przyjeżdżałam na budowę, to mówił: aha, inwestorka przyjechała, zaraz będzie wymyślać. Wiele nie wymyśliliśmy, bo wzięliśmy po prostu sobie pod uwagę to, czego potrzebowaliśmy w poprzednich naszych wyjazdach. Potrzebowaliśmy dużego stołu, na tym nam zależało, żeby zmieściły się dwa komputery, więc żeśmy starali się zrobić wszystko, żeby tutaj ta przestrzeń była dosyć ergonomiczna. Mamy ławeczkę, na której zmieszczą się dwie osoby, mamy obracane fotele, mamy szafki nad stołem. No i staraliśmy się, żeby okno było na tyle możliwie duże, ale też nie tak ogromne, żeby po prostu było trochę intymniej, żeby nas nie było może widać tak bardzo. Zależało nam też, żeby tak się poczuć trochę jak w domu, więc jest parapet, na którym można postawić kwiatki, właśnie lampki. Z nami również jeździ nasza patronka, mała kropka. I chodziło o to, żeby to było takie bardzo spójne, czyli właśnie zrobiliśmy drewniany blat, który ma ocieplić to całe wnętrze. Natomiast na dole takie jest centrum dowodzenia, czyli tutaj mamy wskaźniki wszystkie ogrzewania, natomiast w dalszej części są nasze kontakty, do których możemy podłączyć sprzęt, laptopy, naładować telefony. Tu są gniazdka na 12 V i na 220. Zależało nam również na tym, żeby wszelkie miejsce było zagospodarowane, więc mamy tutaj dużą przestrzeń, tam trzymamy no taki pierdolnik trochę, nie? Tam trzymamy po prostu i buty, i koce, takiego szybkiego montażu rzeczy. Gaśnice tam trzymamy również. Więc to jest ta część, w której spędzamy tak naprawdę najwięcej czasu. W dolnej części też staraliśmy się każde miejsce zagospodarować, więc też jest szuflada, która po prostu jest do rzeczy, które używamy dosyć rzadziej, ale też takie, które możemy szybko złapać i wyjść. Tutaj zaraz nad wejściem mamy nasz panel sterowania, gdzie załączamy pompę wody, światło główne, tutaj mamy 3 LEDy, tutaj mamy taki woltomierz, gdzie możemy sprawdzić stan naładowania akumulatorów, obok mamy zegar z szarą wodą, a tutaj mamy zegar z wodą użytkową. U góry mamy okno dachowe, bardzo duże, 70 cm na 50 i też bardzo drogie. Obok okna również się znajduje wentylator MaxFan, który ma funkcję nawiewu i wyciągu, który sprawdza się rewelacyjnie i polecam każdemu, jeśli będziecie budować z własnego vana. No, nasza historia zaczęła się tak naprawdę w 2018 roku, kiedy to postanowiliśmy zbudować nasz pierwszy samochód, nasz pierwszy mini camper. Był to Volkswagen T4 9-osobowy, którego przerobiliśmy na mini campera właśnie, dodając tam łóżko, budując z tyłu kuchnię, skrzynie, do których mieliśmy możliwość włożenia swoich rzeczy. Spakowaliśmy się i pojechaliśmy jeszcze wtedy nieświadomi tego, co nas czeka, na Nordkap. Pojechaliśmy na Nordkap, ponieważ mieszkaliśmy w Norwegii już wtedy i to było dla nas takie oczywiste, że musimy ten kraj cały zwiedzić. Znowu kolejna rzecz, którą żeśmy uznali, że będzie nam niezbędna w podróży, czyli dodatkowy blat.
zdarza się tak, że jedna osoba może pracować tutaj, druga tutaj, czy pisać, czy czytać książkę, pić drinka, w zależności co potrzebujemy. I dzięki temu właśnie zwiększa nam się blat, a przy okazji to jest też bardzo fajny blat, kiedy mamy grilla i możemy postawić tutaj rzeczy sobie na zewnątrz sięgnąć. Dalej mamy piekarnik. Na dole mamy szafkę z taką specjalną zatyczką, żeby nam umocowała w trakcie jazdy. Mamy dużą szafkę, gdzie trzymamy wszystkie patelnie, garnki, miksery, te rzeczy, które nam są potrzebne do gotowania, takie cięższe właśnie, sitka, jakieś tam dodatkowe rzeczy, które potrzebują większej przestrzeni po prostu do transportu. Na zewnątrz, jak widać, mamy tutaj zabezpieczenia tule, mamy przepiękne okno. Teraz Wam pokażę spust do szarej wody. Takie proste rozwiązanie, które zamontowałem, to jest zwykły aluminiowy pręt, który wygiąłem w takie kółko i jest podłączony do zaworu basenowego. Pokaż, możesz pokazać, jak to działa? Macie tam wodę? O. Z tyłu mamy standardowo zamontowany w tym miejscu zbiornik z wodą. Tutaj mamy wlew do wody czystej. Jak widać, u góry są troszeczkę duże panele, szerokie. Są to panele o mocy 380 W każdy. Zamontowane są panele na profilach z fotowoltaiki, które są używane w fotowoltaice, także nie jest to jakaś kosmiczna technika montażu, zwykłe, proste rozwiązanie. Akumulatory mamy dwa razy po 100 W. Do tego mamy przetwornicę 2000 W. Do tego regulator ładowania, to jest Victrona 50. No cóż, wróciliśmy z Nordkapu już zmienieni, już właściwie było to dla nas tak bardzo oczywiste, że to jest to, że zastanawiało nas to, że kiedyś byliśmy zupełnie innymi ludźmi, że podróżowaliśmy na jakimś w ogóle organizowanych wycieczkach, jeździliśmy na jakimś all inclusive, a teraz widzieliśmy, że chcemy właśnie poczuć tą wolność, którą daje Van Life, i postanowiliśmy, że kupimy naszego drugiego busa. Był to nasz ukochany Bobik, też Volkswagen T4, tym razem była to Kalifornia, więc miał taki przepięknie otwierany dach, no i w ogóle był piękny. I oczywiście całe swoje wolny czas poza pracą poświęcaliśmy na podróże. Okazało się niestety, że Norwegia jest bardzo krajem wymagającym, a pogoda jest bardzo taka surowa, i musieliśmy zdecydować się na kupno kampera, który da nam możliwość przebywania dłuższy czas w samochodzie. Kupiliśmy wtedy kampera Ducato w zabudowie Carado H2 L3. I w który też wyruszyliśmy na swoją największą wyprawę, czyli zimą pojechaliśmy jeszcze raz na Nordkap. Jak już zapadła decyzja o tym, żeby jechać na Nordkap, stwierdziliśmy, że styczeń to będzie chyba najlepszy czas, żeby doświadczyć takiej prawdziwej zimy. I poświęciliśmy na tę podróż właśnie styczeń, luty i marzec. Ale zanim wyruszyliśmy, musieliśmy przygotować ten samochód do zimy. I tutaj największym problemem było brak izolacji w tym samochodzie. W związku z tym dodaliśmy maty izolacyjne, które musieliśmy zamontować w samochodzie, nie uszkadzając, naruszając tapicerki, płyt, dlatego musieliśmy wszystko to tak pomontować na jakieś taśmy, żeby zatrzymać jak najwięcej ciepła w samochodzie. Oraz zaizolowaliśmy też rury od wody, które były schowane za ścianą. Nie wszystkie, ale to, co mogliśmy, to właśnie tak przygotowaliśmy samochód do zimy. Pojechaliśmy pod właściwie finlandzką granicę, na sam koniec Norwegii, daleko na północ, i spędziliśmy 100 dni tak naprawdę w cały czas minusowej temperaturze. Średnia temperatura, która była przez cały wyjazd, to było minus 13-15 stopni, średnia, przez 3 miesiące. No i zdarzało się tak, że uciekaliśmy przed zimnem, bo minus 30 na przykład to też była temperatura, która już zagrażała naszemu życiu. Ponieważ lubimy jeździć na rowerach, musieliśmy założyć bagażnik rowerowy i mamy z tyłu dwa rowery. Z tyłu mamy dodatkową kamerę cofania, musiałem ją zamontować na wysięgniku tylko dlatego, że mamy właśnie tutaj te rowery i żebyśmy widzieli, co jest z tyłu. Tak właśnie wygląda nasz bagażnik. W środku znajduje się stolik, dwa krzesełka rozkładane, najazdy, skrzynka z narzędziami, które są najbardziej potrzebne.
Mamy kable rozruchowe, przedłużacz, resztę rzeczy. Po tej stronie mamy zabudowaną butlę gazową GasBank, którą możemy tankować z zewnątrz. A tutaj w głębi, na dole mamy akumulatory, przetwornice i również boiler trumy. Na pewno bardzo zależało nam na dużym blacie, bo tego nie mieliśmy w poprzednim wanie. Tu jest zamontowany mały zlew, ale w zupełności nam wystarcza. Jeżeli myjemy naczynia obok, wystawiamy po prostu suszarkę i wtedy możemy to funkcjonalnie zupełnie rozwiązać. Natomiast nad zlewem są dwa krany. Jeden jest do wody pitnej, czyli jest to kranik, przez który na dole są trzy filtry, które filtrują wodę, tak aby była zdatna do picia. Tu jest kran do zwykłego mycia i używania na co dzień, do mycia na przykład naczyń i tak dalej. Na dole, pod zlewem, mamy szafkę, która jest największą szafką tutaj. Tutaj mamy śmietnik zawieszony, na dole jest chemia, jest woda, termosy i również właśnie filtry do wody. Pod blatem jest szufladka, w której mamy swoje różne takie pierwszej potrzeby sztućce, noże i tak dalej. To jest to. Natomiast pod szufladą znajduje się lodówka. To jest akurat firma Cool Camper, która jest przerobiona z 220 na 12 V. Jest dosyć spora, jak widać. I tutaj jakby ten cały odcinek roboczy wieńczą dwie szuflady, w których trzymamy różne rzeczy potrzebne, właśnie kuchenne, przyprawy, dodatkowe jedzenia, jakieś suche rzeczy. A tutaj jeszcze mamy po prostu szafkę, taka, która jest dla nas spiżarnią. Nad blatem mamy dwie szafki, tutaj trzymamy rzeczy, które używamy najczęściej, czyli herbaty, kawy właśnie. Natomiast druga szafka są to naczynia, miseczki, talerzyki, jakieś plastikowe pojemniki, które też używamy do codziennego gotowania, bądź też jakieś spożywania posiłków. Najpiękniejszy zachód słońca jest o godzinie 13:00, właśnie w południe, kiedy jest różowe niebo i naprawdę ta przestrzeń na północy jest przecudowna i naprawdę każdemu polecamy, bo uważamy, że ten rejon Norwegii i ten obszar Norwegii jest najpiękniejszy zimą. Być może dlatego, że zima była dla nas łaskawa, bo były 5-metrowe zaspy śniegu, bo były bardzo duże mrozy, bo był biały krajobraz, ale naprawdę to jest coś, czego nie zapomnimy do końca życia na pewno. Najgorsze była chyba cały czas półmrok i noc, która non-stop była za oknem i tak naprawdę siedzieliśmy przy sztucznym świetle i chyba to było najbardziej uciążliwe. Nie tyle co, załóżmy, śliskie drogi, zwierzęta, które przebiegały przez drogę, gdzie padał śnieg, że naprawdę nie było widać nic na 5 metrów do przodu, ale chyba ta ciemność to była chyba najgorsze i to w sumie też się troszeczkę dało odczuć później, kiedy już te 2 miesiące jak byliśmy, to już widziałem sam po sobie, że jest już ta różnica, już nie jestem tak pozytywnie nastawiony i już coś się działo z moją psychiką, można tak powiedzieć, tak. Najbardziej uciążliwe było to, że musieliśmy mieć cały czas włączone ogrzewanie trumy. Przez to, żeby właśnie samochód nie wyziębił się do takiej temperatury, żeby nam środek nie zamarzł, żeby nam rury nie popękały, no i żeby my mogli funkcjonować, to truma musiała chodzić po prostu 24 godziny na dobę i przez 3 miesiące cały czas. Zgadza się i to też było kosztowne, ponieważ kiedy mieliśmy dwie butle w samochodzie i tak naprawdę co 3 dni nową butlę musieliśmy wymienić, dlatego to był też kosztowny chyba wyjazd. Tak. Najdroższy koszt chyba całego wyjazdu to był gaz właśnie. Mieliśmy możliwość zrobić wywiad akurat z łowcami złóż, tak. Cut and Drop. I oni opowiadali o tych zorzach niesamowicie. Myśmy mieli po pierwsze zorzę nad samym globusem na Nordkapie, ale była bardzo nieśmiała. Potem mieliśmy kilka razy zorze po prostu w nocy. Daniel latał z aparatem, wyszukiwał jej. Ja troszeczkę byłam rozczarowana, bo była dla mnie zbyt słaba, ale naprawdę była, tak. To prawda, nie? Że tam tańczyła wielokrotnie. Fakt, najpiękniejsze zorze, które widziałem, to były w Bodo. I tam było coś niesamowitego. Była taka głębia tej zorzy, tak. Że ja stałem w śniegu, buzia otwarta i nie mogłem się napatrzeć. Naprawdę, coś niesamowitego. I co? I wróciliśmy, byliśmy już innymi ludźmi. Stwierdziliśmy, że całe swoje dotychczasowe życie
chcemy przewartościować całkowicie. Stwierdziliśmy, że to, na co pracowaliśmy przez ostatnie 20 lat swojego życia, przeszkadza nam w realizowaniu tych planów. Sprzedaliśmy dom w Norwegii, pozbyliśmy się wszystkich rzeczy materialnych. Stwierdziliśmy, że posiadanie nas po prostu przytłacza i nie chcemy mieć nic, co będzie nas ograniczać w jakiś sposób. No i postanowiliśmy, że wsiądziemy w samochód i pojedziemy dalej. Ale ja też myślę to, że tak naprawdę nie potrzebujemy do życia nic więcej, co mamy w samochodzie. Kiedyś mi się wydawało, że tak tyle rzeczy muszę mieć. Do szczęścia jest niepotrzeba tyle rzeczy. A tak naprawdę teraz to po prostu chcemy być. Chcemy żyć. Chcemy doświadczać tego wszystkiego i to chyba o to chodzi, nie? Na pewno chcemy mieć mniej rzeczy, bo mieliśmy dużo, ale nie czuliśmy się lepiej. Nie czuliśmy się wolni. Mhm. Tak. Całość szafek jest do samego końca samochodu, natomiast te dwie szafeczki to jest moja garderoba, a z drugiej strony lustrzanym odbiciem jest garderoba Daniela. I jak widzicie, jest to już taka strefa sypialniana. Jest łóżko, które jest szerokości 1,35 m, a długości 1,85 m. Jako że my nie jesteśmy jakoś bardzo wybitnie wysocy, natomiast mamy tutaj dodatkowe wycięcie, więc długość jest prawie 1,90 m z hakiem. Nad łóżkiem jeszcze jest półeczka, pod łóżkiem znajduje się garaż, czyli taka możliwość jakby dojścia od wewnętrznej strony samochodu, żeby za każdym razem nie trzeba było chodzić. Oprócz szafek, które mamy właśnie nad łóżkami, mamy jeszcze szafę główną i tutaj trzymamy wszystkie grube rzeczy, kurtki, więc jest drążek, są wieszaki do powieszenia i są tutaj nasze takie ciepłe okrycia. Stąd przyszedł pomysł już po pozbyciu się wszystkich rzeczy, że wybudujemy takiego kampera, który nie będzie ani luksusowy, ani ponad naszą możliwość budżetową, tylko właśnie będzie nasz, będzie dedykowany dla nas i tak naprawdę to musi nam zapewnić dom na najbliższe lata. Musieliśmy poświęcić 2,5 miesiąca na wybudowanie tego kampera, ale to była naprawdę bardzo ciężka praca, bo prawie codziennie pracowaliśmy po 12 godzin. Sama zabudowa była bardzo wymagająca, ale również też miałem troszeczkę mechanicznych spraw do zrobienia w tym samochodzie. Chcieliśmy zrobić jak najszybciej tego vana, żebyśmy mogli wyruszyć już latem w pierwsze podróże. Tak, ponieważ akurat Norwegia latem jest najpiękniejsza i chcieliśmy doświadczyć tym razem ciepła. Więc to było ważne, żeby jednak w ten czerwiec już pojechać po prostu na sezon. Na letni van life po Norwegii. Od tak naprawdę 4 lat jeździliśmy permanentnie, dwukrotnie objeżdżając całą Norwegię i tylko tam byliśmy. No i z tego też między innymi powstała książka właśnie jak e-book o podróżach kamperem po Norwegii, którą znajdziecie na naszym blogu. Tutaj mamy zawór do tankowania gazu. Co ciekawe, mamy w samochodzie, w naszym kropku, mamy grzaną podłogę. Mianowicie wykorzystujemy ten sam płyn, który chłodzi silnik. Kiedy auto się nagrzeje, to właśnie tutaj mam taki elektrozawór, który jest załączany ze środka z kabiny. I tam jest przycisk, w czasie jazdy go mogę włączyć albo wyłączyć. I ciepła woda płynie wężem, który mamy rozprowadzony w podłodze. Do ogrzewania mamy również Webasto. To jest chińskie Webasto 8 kW, które jest w środku zamontowane pod podłogą. Tutaj właśnie mamy wylot od Webasto. No i co? No i jesteśmy w łazience teraz. Najlepszą rzeczą, jak mówi Daniel, to jest to, że siedząc na toalecie możesz sobie wypić zimne piwo z lodówki. I to jest chyba jedna z najlepszych rzeczy, które są w van life'ie. Natomiast łazienka stanowi szerokość brodzika, czyli mamy 1,70 m. Tutaj jest część jakby prysznicowa, no i część oczywiście taka potrzebna każdemu. I w trakcie prysznica po prostu zasłaniamy sobie tą część. Jest górna szafeczka, w której trzymamy kosmetyki. Wszystko staraliśmy się tak wkomponować, żeby to było takie dosyć niezauważalne.
Natomiast tutaj mamy toaletę, która jest toaletą separującą. Jak wiadomo, tu mamy buteleczkę na jedynkę, a tu mamy pojemnik na dwójkę. Jest to toaleta separująca, do której wrzucamy do środka kostki. Są to kostki kokosowe, naturalne, które wrzucamy do środka po uprzednim zmieszaniu z wodą, tak żeby stanowiły torf. Zamykamy toaletę i dzięki temu przy około 12 dni tak naprawdę toaleta nam się sprawdza. Jest specjalna wajcha, która otwiera nam właz w trakcie. Natomiast z boku toalety jest specjalna taka jakby śruba, która powoduje, że to jest wszystko wmieszane w ten torf i dzięki temu jest to po prostu nawóz, który później możemy wyrzucić gdzie chcemy tak naprawdę. No my staramy się to robić zawsze w miejscach przeznaczonych, natomiast jest to bardziej ekologiczne niż chemiczna toaleta i na tym nam najbardziej zależało. Ale co najważniejsze, nie ma zapachu. Nie czuć tego, jest to łatwe do wykonania, chociaż zrobiliśmy pewną poprawkę. U siebie na kanale mamy nagrane, jak żeśmy troszeczkę zmodernizowali tą toaletę, ponieważ pojemnik był zbyt kwadratowy i troszeczkę źle wybierał torf, ale to mówię, to już mamy jakby przeinstalowane to na własne potrzeby. Godna polecenia, sprawdza się, jest fajnie, bo możemy osobno jedynkę wylać i to robimy prawie codziennie, jak nie codziennie, natomiast tutaj mamy 12 dni, także to jest super, bo wiemy dobrze, że nie we wszystkich krajach ten jednak serwis jest taki ogólnodostępny. No i nie ma chemii i to jest chyba bardzo ważne dla nas tutaj w tym momencie. Decyzja tego rodzaju właśnie toalecie zapadła wtedy, kiedy jeździliśmy jeszcze z chemiczną toaletą zimą i naprawdę był ogromny problem, ponieważ wszystkie serwisy, kempingi w Norwegii były zamknięte zimą i dlatego między innymi to jest decyzja, którą żeśmy podjęli przy budowie naszego kampera. Powiedziałam o plusach, a teraz są minusy. My zakupiliśmy tą toaletę za bardzo duże pieniądze, bo kosztowała nas 5000 zł, około 5000 zł jeszcze wówczas. Natomiast teraz widzieliśmy na przykład na targach, że są już nowe modele, wyglądają estetycznie, nie mają takich brzydkich metalowych uchwytów, jakichś tam korb i tym podobnych rzeczy. I między innymi właśnie Vincent Van robi takie toalety i one naprawdę mają taki fajny już kształt, łatwy jest do wyczyszczenia i przypuszczam, że już nie ma tego problemu, co mieliśmy tutaj, czyli pojemnik jest przeznaczony. I dlaczego jeszcze chcę o tym powiedzieć? Ponieważ my mamy torf, który zawsze musimy wymienić, a tam są już specjalne biodegradowalne reklamówki, czyli wkładamy po prostu sobie worek, który później zawijamy i wyrzucamy do śmieci. W związku z tym, że cały czas podróżowaliśmy po Norwegii, a klimat jest tam bardzo surowy i kapryśna też jest pogoda, teraz będziemy się zbierać na południe Europy. Jedziemy teraz do Włoch, będziemy jechać całym wybrzeżem od Palermo, Sycylia do góry, Francja, Hiszpania, Portugalia i mamy nadzieję, że będziemy spędzać zimny styczeń w Maroku. Ludzie, którzy chcą zacząć van life, a się boją, to niech się boją, bo to jest normalne. To jest to, że my boimy się wyjść ze strefy komfortu, to jest czymś bardzo ludzkim. Ale myślę sobie, że trzeba spróbować i po prostu uda się. To się uda, nie uda, no to już pójdziecie w drugą stronę, ale zawsze będzie taka pewność, że spróbowaliście tego. A myślę, że większe prawdopodobieństwo, że się po prostu w tym zostanie. Podróże, spotykanie ludzi, no to jest coś niesamowitego. Ludzie, którzy jeżdżą na van life'ie, w ogóle mają inne podejście do życia. I o to w tym chodzi, po prostu nie ma czegoś takiego, że dzisiaj, już, teraz. Nie, jesteśmy tu, rozmawiamy, możemy rozmawiać 2-3 dni. I po prostu czasami po godzinie to się rozjeżdża, a czasami siedzi w kamperze i jak jeździliśmy z jedną ekipą Slow Life, z których spotkaliśmy w Norwegii, to jeździliśmy 3 dni, tak? I właśnie o to chodzi, że się spotyka ludzi, każdy ma flow, każdy opowiada historię, które gdzieś tam przeżył i to jest fajne właśnie, dlatego polecamy. Za nami kolejny piękny wantur. Danielu, Agnieszko, bardzo serdecznie Wam dziękuję za Wasz czas, za to, że się udało nam spotkać, że opowiedzieliście nam wszystkim o swoim życiu, o swoim pięknym samochodzie. Powiedzcie jeszcze, gdzie można Was znaleźć w internecie? Na pewno mamy swój kanał na YouTube, Northside Blog. Mamy również, piszemy bloga i mamy jeszcze konto na Instagramie i na Facebooku.
Oczywiście wszystkie linki znajdziecie pod spodem. Ja bardzo serdecznie Was zapraszam, żebyście śledzili przygody Northside Blog. Dziękujemy jeszcze raz. Chcieliśmy również Wam podziękować za to, że zaprosiliście nas. Powiedziałeś, że już kończymy, a wiesz... To my bardzo, Kasiu, Łukaszu, chcieliśmy Wam podziękować za to, że tyle serducha daliście z siebie dla nas, że byliście tacy serdeczni i że czujemy się wtedy taką całą rodziną van life'u. Tak jest. Także dziękujemy naprawdę. Dziękujemy, super. Dziękujemy. No i tak jest. Także zapraszamy, wsiadajcie do vanów i do zobaczenia w drodze. Hej. Cześć! Jeszcze zapomniałeś o tym, co to jest. Tak, właśnie. Jak jeździmy na rowerach, to ten właśnie wózek służy do przewożenia naszej szalonej, agresywnej Megi. Super.